dobry. Jesteśmy teraz w miejscu tam, gdzie mogli wędrować nasi podróżnicy, czyli 12 Krasnali i Bilbo Baggins. Ja sobie tylko przedstawiam, że oni wędrowali gdzieś tam na ścieżką i nagle Bilbo zostaje sam. Ja nie wiem, gdzie są jego koledzy i wędrowcy. Więc on zaczyna ich poszukiwać. I na niego napadają pająki i muchy. I on spada na ziemię, niespecjalnie. I on pod swoją ręką znajduje jakiś miecz. I zaczyna się odbijać. I nazwał jego żądłem. I od tego momentu to stał się jego bronią, którą bardzo często używał. I tak on zaczął szukać swoich kolegów. Brodził po tym lesie i nie mógł ich znaleźć. Ale on znalazł królestwo elfów. I on usłyszał, że pająki rozmawiają z elfami, co by zrobić z krasnoludami, których złapali w swoje kokony pająki. Bilbo się wystraszył. I on przyszedł do nich i zaczął porozmawiać, czy mogliby jego odpuścić. No i na tym koniec. Chciałabym o tym opowiedzieć, jak Bilbo został sam, bez krasnoludów i zaczął ich poszukiwać. Mam nadzieję, że film dobrze wyszedł. Dzień dobry, pani Małgorzata Hajduk. Do widzenia.